12 kwietnia 5. Kresowy Batalion Saperów zorganizował uroczystość z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych, która odbyła się w krośnieńskim porcie rzecznym. Jak każdego roku, 16 kwietnia, w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku, obchodzimy Święto Sapera. Data ta ma dla nas wojsk inżynieryjnych szczególną wymogę. Operacja, której powodzeniem okupiło swe życie tysiące saperów, ma wymiar symbolu oddania, nieustępliwości i odwagi polskich saperów. W obchodach tego święta brali udział przedstawiciele 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, służb mundurowych, a także byli żołnierze i pracownicy wojska. Obecna była również delegacja władz samorządowych. To święto zawsze będzie skłaniało do refleksji. Wojska inżynieryjne, które obchodzą święto 16 kwietnia, to około 8% stanu osobowego Polskich Sił Zbrojnych. Wojska, które niszczą, ale i budują. Nie wiem, czy wszyscy cywile wiedzą, że rocznie około 500 000 niewybuchów i niewypałów jest likwidowane przez przedstawicieli wojsk inżynieryjnych. Jest z nami pan Eugeniusz Rawa. W tym roku będzie obchodził 94. urodziny. Ja chcę podziękować za te wszystkie lata, kiedy się spotykamy tutaj, kiedy możemy uścisnąć dłoń człowieka, który pamięta ten czas. Czas forsowania rzek, które prowadziły do wolności. W trakcie uroczystości wręczono żołnierzom wyróżnienia i odznaczenia. Dowódca 5. Kresowego Batalionu Saperów, podpułkownik Sławomir Osmelak, wręczył dwóm żołnierzom brązowy medal za długoletnią służbę. 5 żołnierzom nadał odznakę pamiątkową 5. Kresu Batalionu Saperów. Wręczył również listy gratulacyjne, medale pamiątkowe oraz dyplomy i puchary pod oddziałom walczącym o najwyższe lokaty w zawodach użyteczno-bojowych. Wojska inżynieryjne są szczególną formacją. Oprócz zadań militarnych polegających na wielopłaszczyznowym wsparciu wojsk we wszystkich rodzajach działań bojowych, wykonują szereg zadań na rzecz społeczeństwa. Biorą udział w likwidacji klęsk żywiołowych i ekologicznych, takich jak akcje przeciwpowodziowe, przeciwlodowe oraz likwidacja skutków awarii przemysłowych. Żołnierze, którzy wchodzili w skład polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie, przekazali na ręce dowódcy podpułkownika Sławomira Osmelaka pamiątkową flagę, którą otrzymali przed wylotem na misję, gdzie godnie reprezentowali 5. Kresowy Batalion Saperów. Podczas uroczystości odbyło się również honorowe pożegnanie starszego chorążego sztabowego Mariusza Mazura, który po latach służby w batalionie odchodzi do rezerwy. Dowódca w ramach podziękowania wręczył żołnierzowi pamiątkowy medal 5. Kresowego Batalionu Saperów oraz ryngraf. Punktem kulminacyjnym obchodów było oddanie czci saperom, którzy odeszli na wieczną wartę. Odczytany został apel honorowy, zakończony oddaniem saperskiej salwy honorowej w postaci wysadzenia ładunków wybuchowych.